sezonie Orlen Ligi Siatkarek, a de facto jeszcze co niektóre mecze przecież rozgrywane są dzisiaj, zajęła miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek. Natomiast ten sezon, który zakończył się, już jest za nami, już w nim nic nie zmienimy, już w nim nic nie poprawimy, natomiast myślimy już o tym, co przed nami, czyli o kolejnych rozgrywkach, ale nawet nie w perspektywie jednego sezonu, tylko w perspektywie długiego czasu, bo rozwój tego klubu, ten sportowy, ale także pod każdym innym aspektem leży głęboko na sercach osobom, które dzisiaj spotykają się z Państwem na tej konferencji prasowej. Dlatego bardzo serdecznie witam i jednocześnie Państwu przedstawiam pana Grzegorza Dzika, prezesa zarządu Impelesa, przewodniczącego Rady naszej siatkarskiej fundacji. Witam panie prezesie. Witam pana Józefa Biegaja, przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel Volleyball SA i współwłaściciela grupy kapitałowej Impel. A że siatkówka zajmuje bardzo ważne miejsce w sercach włodarzy naszego miasta, to jest mi bardzo miło również przywitać pana Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia. Witam panie dyrektorze. Witam również niezwykle serdecznie pana Jacka Grabowskiego, prezesa zarządu Impel Volleyball SA. Proszę Państwa, i teraz specjalne, ciepłe, takie powiedziałbym nawet nieco włoskie przywitanie. Państwo już o tym wiedzą, o tym już informowaliśmy. Witam nowego trenera siatkarek Impelu Wrocław, pana Nicola Negra. To już start jest dobry, myślę. I przede wszystkim bardzo gorąco witam Państwa. Cieszę się, że oprócz dużej grupy dziennikarzy, fotoreporterów, są też osoby, na których nam bardzo, bardzo zależy, czyli osoby związane z juniorskimi zespołami siatkówki w naszym klubie, czyli osoby biorące udział w Volleymanii, ale także kibice, którzy zawsze są naszym dodatkowym zawodnikiem i wspierają nasz zespół. Trochę się rozgadałem, mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, a specjalistom od mów różnych i zwłaszcza tych poważnych, ale także z przymrużeniem oka jest pan prezes klubu Jacek Grabowski. Panie prezesie, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa powitać, wszystkich obecnych dziennikarzy. Również bardzo serdecznie witam kibiców. No i oczywiście naszą młodzież, naszą przyszłość siatkarską, która tak licznie tutaj się zgromadziła. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Ja nie będę przemawiał długo, ponieważ chciałem tylko jeszcze raz przedstawić naszego trenera, naszego nowego trenera. Myślę, że będzie jeszcze czas na podsumowanie tego sezonu byłego, na podziękowania dla trenera Tury Aleksandersena, z którym zakończyliśmy dwa dni temu, można powiedzieć, współpracę. Natomiast dzisiaj otwieramy nowe rozdanie, dzisiaj rozpoczynamy tak naprawdę na poważnie przygotowania do kolejnego, mam nadzieję, bardzo trudnego, ale też udanego sezonu. Także chciałem jeszcze raz przedstawić sylwetkę trenera Nicola Negro. Trener Nicola pracował w Polsce, myślę, że sam będzie za chwilę miał okazję Państwu o tym powiedzieć. Dwa lata pracował w Treflu, w Atomie Treflu Sopot, gdzie z tym zespołem jako drugi szkoleniowiec zdobył wicemistrzostwo i mistrzostwo naszego kraju. Następnie pracował jako samodzielny trener w Dąbrowie Górniczej, gdzie zajął miejsce czwarte z tym zespołem, a w ubiegłym roku prowadził zespół włoski w Conegliano. Natomiast przez większą, bardzo dużą część swojej kariery trenerskiej, mimo że jest młodym człowiekiem, ale myślę, że już bardzo doświadczonym, pracował z wieloma bardzo dobrymi zespołami europejskimi, z reprezentacjami, z reprezentacją Turcji. Także w swoim dorobku, w swoim stażu trenerskim ma naprawdę pracę z najlepszymi siatkarkami świata, w najlepszych ligach świata, między innymi w Polsce. Także ta nasza liga też jest na pewno jedną z najlepszych. Także w środowisku siatkarskim jest na pewno postacią bardzo znaną. Natomiast myślę, że my będziemy mieli również okazję bliżej poznać trenera. Dzisiaj mamy taką pierwszą część. Także witam serdecznie
trenera we Wrocławiu, w zespole Inter Wrocław i na pewno wiążemy duże nadzieje na to, że ta nasza współpraca będzie bardzo udana. Także na ten moment dziękuję bardzo. Proszę Państwa, brawa dla pana prezesa.